Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie drugą część zadań fabularnych z serii Zaprzysiężeni. Więc Epic kazało nam długo czekać na te zadania, aż ponad miesiąc, ale w końcu się ich doczekaliśmy wraz z wczorajszą aktualizacją. A więc za wykonanie owych zadań, oczywiście jak zawsze, dostajemy trochę expa, a za zrobienie wszystkich czterech zadań otrzymamy ekran ładowania, który jest ekranem, którym aktualnie znajduje się w menu głównym. A więc, żeby ułatwić sobie trochę wykonywanie tych zadań, skorzystam z mojego konta do tak zwanych gier z botami. Żeby po prostu ułatwić sobie robienie tych zadań i móc je na spokojnie zrobić. Więc widzimy się w grze. Okej, a więc jesteśmy już w grze. I naszym pierwszym zadaniem jest skontaktuj się ze strażnikiem Szczeliny Sztelanem przy Holopalenisku. Więc musimy udać się w jedno z tych trzech punktów zaznaczonych na mapie. I porozmawiać z tą nową postacią, która notabene jest już w sklepie w dniu, kiedy nagrywam ten odcinek. Więc podlećmy do tego paleniska i użyjmy. Okej. Musimy mieścić materiały budowlane przy bramie, która znajduje się tu u góry. Teraz zobaczymy, jakie materiały chodzi. Zdajmy się tam. I w ogóle okazało się, że ta postać jest jednak mężczyzną, a nie kobietą. Co jest ciekawe. Okej. Więc tutaj znajdują się te materiały budowlane, jeżeli dobrze rozumiem. Tak musimy je umieścić. Napraw wadliwą elektronikę, uszkadzając ją. Okej. Skalibruj nadajnik. Bardzo ciekawe. Dobra. Weźmy jakieś ulepszenie. Okej. I mamy kolejne zadanie. Ponownie musimy skontaktować się z strażnikiem Szczeliny Sztelanym przy Holopalenisku. Więc ja zrobię cięcie i spotkamy się tam. Okej, a więc już dojeżdżamy do kolejnej, do Holopaleniska. Słuchajmy. Wyspy w kosmosie. Okej.
I musimy mieścić gwiezdne czujniki i kosmiczny monitor znaczonych punktów. W ogóle bardzo ciekawi mnie fakt, że ta postać ma głos praktycznie taki sam jak naukowiec. To jest dosyć ciekawe, ale okej. Więc jesteśmy tu i tu musimy umieścić te czujniki oraz monitor. Umieścimy je. Czwarty. Piąty. I monitor na środku. Czyli rozumiem. Dostrój gwiezdne czujniki, uszkadzając je w odpowiedniej kolejności. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że... Rozumiem tyle, że nie rozumiem. Okej. Chyba, że... Ciekawe, czy coś się zepsuło, czy... Okej. Czyli najpierw... Najpierw ten. Teraz zgaduję, że ten. Nie. Ten. 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 Okej. Okay. I teraz używamy monitora. Dziękuję. Ja pragnę powierzyć ci sekret, którego nigdy nie wyjawiłem. Jest ktoś bezkształtny. Śledzi nas, snując mroczne plany. Jeśli nie dokończymy szczelinobramy, skutki będą straszne. Okej, okay, bardzo ciekawe. Okej, okay, teraz mamy skontaktować się z Tosią. Dobra, ja zrobię cięcie i zobaczymy, czy jeszcze w tym meczu się to uda, czy w następnym. Okej, okay, witam was w kolejnym meczu. Niestety w tamtym już nie zdążyłem tego zrobić. Więc lecimy teraz skontaktować się z Tosią. Przy holopalenisku. Zobaczymy, co Tosia ma do powiedzenia na ten temat. Bo powiem, że temat robi się ciekawy. A tu imy. Musimy w jednym, wiecie, w jednym meczu zbierać trzy przedmioty, które będą służyć za naczynia badawcze. SI. Za naczynia badawcze SI. Dobra. Lecimy tutaj. Zobaczmy, czy mamy je zaznaczone
Na mapie, okej. Nie musimy się sprężyć. Dobra. Idziemy teraz tam. Okej, a więc już dobiegamy do kolejnego przedmiotu. Znajduje się w rynku kowadła. Okej. Tako. Tako. I biegniemy po ostatni. A więc dobiegamy już do trzeciego przedmiotu, który znajduje się w kabinie chacie u Pożecha. Jest to różowa misia. Ważne czynia badawcze. Świetnie. Będziemy ich potrzebować, bo jeśli te obliczenia są prawidłowe, to pewne, że Telan umie podróżować między rzeczywistościami. Teraz musimy skontaktować się ponownie z Tosią przy holopalenisku. Zobaczmy. Testujemy szczelinę bramę. Wpisałam w naczynia od ciebie trochę własnego kodu i stworzyłam testową szczelinę według projektu Sztelana. To świetny dzień, by wziąć udział w jednorazowym badaniu. Nie wiedzą, co oznacza jednorazowe. Wierz mi, dzięki temu jest mniej dramy. Wyślij każde naczynie przez szczelinę testową i odzyskaj je po wylądowaniu. Sprawdzę rezultaty. Okej, więc musimy wysłać naczynie badawcze przez testową szczelinę bramę Tosi. Zobaczmy. Pierwsza znajduje się w bastionie, brutalnym bastionie. Już tam się udajemy. A, chyba jednak wszystkie się tutaj znajdują. Okej, zobaczmy. Pierwszy. Drugi. Oraz trzeci. Zbierz naczynia badawcze Tosi i obserwuj efekty. Okej, więc najpierw damy się tam. Więc zbliżamy się już powoli do pierwszego celu. Dobra. Biegniemy. Okej. Szybko. I mamy. Okej. Dobra. Teraz jedziemy po drugi. Okej, więc zbliżamy się już do drugiego punktu. Wtedy trochę w burzy. Będziemy musieli posiedzieć. Okej. Ciekawe to jest. Dobra, mamy dwa ćwiczenia. I udajemy się po przedmiot numer 3. A więc jesteśmy już w pobliżu punktu numer 3. Ostatniego przedmiotu i ostatniej złowieszczej wiadomości od zmienionej Tosi. O. Bardzo ciekawe.
Naukowiec żyje. Ale cała siódemka może żyć. Ten miś. To była... Miś przypominał... stwora... ostatniej rzeczywistości. Dobra, widzimy się w lobby. Okej, okay. A więc jesteśmy już w lobby. I... wiadomo, udało mi się odblokować niego oraz ekran ładowania. Nowe królestwo. Domena zaprzysiężonych czeka. I zadania. Zadania zostały ukończone. Kolejna część, część trzecia. Pojawi się za 11 dni, 17 godzin oraz 3 minuty. Te zadania były ciekawe. Fabuła zmierza w ciekawym kierunku. Wszystko. Muszę to wszystko przemyśleć. A ja dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w następnych materiałach. Na razie.